Hej kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem, w którym opowiem o mojej pielęgnacji dłoni. Teraz ten sezon, jesień, zima, no wiadomo, dłonie, no, trzeba o nie zadbać, bo inaczej to będzie cienko, będą skórki podhaczane, paznokcie połamane, dłonie suche, spierzchnięte, popękane, więc tutaj, no wiadomo, zawsze powinniśmy dbać o tą strefę, o dłonie, ale no wiadomo, jesień, zima to jest czas, kiedy trzeba im szczególnie troszeczkę więcej uwagi poświęcić. I może zacznę od paznokci, od odżywek, bo ja zawsze to robię, ale no może nie każdy, więc tutaj jesień, zima jest ważne, aby to robić. W tej chwili mam trzy odżywki, wszystkie trzy sprawdzają się fajnie. To jest Eveline paznokcie twarde, lśniące jak diament. Bardzo okej, ale nie w ciąży. Witaminowa terapia z PZE. Też bardzo fajna, bardzo ładnie działa. I tu mam jeszcze z L'Oreala 7 w 1. Ta jest najdroższa i najmniejsze efekty po niej widzę, chociaż nie jest zła. Ma ładny kolor, ładnie wygląda na paznokciach też. Więc tak zamiast lakieru sobie ją można stosować. Ja ją po prostu używam, żeby ją zużyć, no ale mówię, no nie jest zła, efekty paznokcie mi się nie pogarszają. No ale może to też efekty są utrzymujące się po tych poprzednich dwóch, które Wam pokazałam. Więc tą z L'Oreala Wam najmniej polecam, bo to jest tylko 5 ml i ona jest bardzo, bardzo droga. Ale to ogólnie zawsze, zawsze pod każdym moim lakierem, jakikolwiek mam lakier, zawsze pod nim ląduje odżywka do paznokci, po prostu zawsze. No i zawsze mam zimą, jesienią pomalowane paznokcie, bo to też je chroni przed tymi czynnikami zewnętrznymi. Drugie, co bardzo ważne dla mnie, krem do rąk w torebce, który muszę mieć. I w torebce mam po prostu takie kremy, które albo chcę zużyć i nie są tłuste przede wszystkim, bo wiecie, no tutaj telefon dotknąć gdzieś w pracy, coś, więc nie. W tej chwili mam z Essence 2 w 1, bardzo fajny jest ten krem, bardzo ładnie pachnie i według mnie działa ok, więc może być. Więc drugim ważnym takim elementem jest właśnie krem do rąk w torebce, żeby mieć. I w domu, taka już pielęgnacja w domu, nie robię tego codziennie, wszystkich z tych rzeczy, które Wam tutaj pokażę, ale staram się. I tutaj wszystkie te produkty mam z E-Naturalne i w drugiej części pokażę Wam filmik, jak zrobić to wszystko, więc jeżeli nie chcecie już wiedzieć, jak się robi te produkty, jesteście bez problemu, zrobicie je sami, to już tej drugiej części po prostu sobie nie oglądajcie. Ta druga część jest dla tych, którzy chcą sobie zamówić te produkty albo chcą zobaczyć, jak to się robi. I teraz tak. Wzmacniający różany olejek pielęgnujący do paznokci z keratyną. To jest coś fantastycznego, to jest użycie, już mam spory nawet. Przepięknie pachnie różą i teraz nie wiem, czy jest inny zapach oprócz różanego, ale jeżeli nie lubicie zapachu róży, to po prostu nie dodawajcie tego zapachu tutaj, bo tam jest w takim osobnym flakoniku ten zapach, więc jeżeli go nie lubicie, to po prostu nie dodacie tego składnika, tego olejku i też będzie wszystko ok. I to jest, to Wam wyjdzie w formie olejku i później zrobi się taka... No wiecie, taki uniwersalny olejek, ale on ma keratynę tutaj w swoim składzie, więc naprawdę super działa na te skórki, właśnie sobie wmasuję. I ja, czy oglądam telewizję, czy coś robię przy komputerze, to sobie wtedy wmasuję to w skórki. No i oczywiście dzięki temu są rewelacyjnie nawilżone, troszeczkę też pobudzam wtedy krążenie tutaj przy skórkach, przy paznokciach, dlatego one są takie bardziej odżywione. No i wiadomo, no jest to tłuste, bo są to olejki, no ale wiecie, to się da przeżyć. Nie wiem, klawiatury jakoś nie mam upaćkanej, czy jak gdy oglądam film, czy coś, no to mi przecież w niczym nie przeszkadza. A jednak dba o skórki, bo skórki też dostają w kość właśnie w tym sezonie jesienno-zimowym, więc warto o nie zadbać, żeby wszystko wyglądało pięknie. Teraz święta, Sylwester, więc na pewno warto. Myślę, że to też jest fajny pomysł na prezent, takie coś. Więc ten olejek Wam bardzo polecam. No i później... nawilżająca maska do przesuszonych dłoń. I ja tak robię raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, więc wiem, że powinnam częściej, no ale niestety nie robię tego częściej. To jest taka żółty krem tak jakby, tylko że jest bardzo gęste. Ja czasami jak nie mam tak dużo czasu, to nakładam to na noc po prostu jako krem do rąk, zamiast kremu do rąk, bo to ma taki skondensowany skład, będzie mocniej działało, więc wszystkie maski do dłoni też chociaż raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie warto sobie zrobić i te dłonie na pewno już będą inne. Więc tą Wam bardzo polecam, bo widzę różnicę. Naprawdę, no widzicie, moje paznokcie cały czas są długie, nic mi się nie łamie, mimo iż pracuję kilka miesięcy już non-stop klepiąc w klawiaturę, gdzie wtedy paznokcie są podatne na, no wiecie, na połamanie, na jakieś odpryski i tak dalej, pęknięcia, z moimi nic takiego odpukać się nie dzieje. Więc tutaj bardzo Wam polecam tą maskę. No i balsam do dłoni przesuszony z mleczkiem szczelim. Ja to mam w takim pojemniku, ale z E-Naturalny dostaniecie taką fajną buteleczkę i wtedy możecie to nosić też w torebce. Ja sobie zostawiłam w tym po prostu, bo używam tego w domu. No i to już jest taki typowy krem do rąk biały. Pachnie całkiem ładnie, bo to jest chyba olejek cytrynowy jeszcze do niego. Więc pachnie taką cytrynką delikatnie. Bardzo ładnie działa, super nawilża, pielęgnuje tą skórę.
Więc ja go używam jako kremu do rąk po prostu w domu, bo jest taki bogatszy, treściwszy. No i nie wiem, dla mnie jest to po prostu lepsze wyjście w dom, bo no, tak jak wam mówię, na co dzień nie lubię takich po prostu klejących się rąk gdzieś w autobusie czy gdzieś, nie, po prostu ma się wchłonąć, nawilżyć i tyle. A w domu właśnie wtedy poświęcam czas, aby bardzo zregenerować te moje dłonie, aby je odżywić, także mam bardzo mięciutką skórę, nie mam w ogóle tych skórek odstających. No a to jest no naprawdę zimą i jesienią ciężkie takie do osiągnięcia bez dobrych produktów, więc tutaj te produkty, które wam pokazuję, są naprawdę fajne i nie są drogie, także nie wiem, tutaj nie ma nic szalenie drugiego. No ta odżywka z L'Oreal, ale po prostu mam ją, wam pokazuję, że jej używam, ale tak jak wam mówię, nie polecam jej jakoś bardzo szczególnie, bo szału nie robi za tą cenę, którą trzeba za nią zapłacić. No i bardzo wam polecam te produkty naturalne, bo są naturalne i naprawdę super, super działają. Także teraz wam pokażę drugą część, jak to wszystko zrobić z tego naturalne. A dla tych osób, które nie chcą po prostu przechodzić do drugiej części, zapraszam was do komentowania na dole, jakie wy polecacie kremy do rąk, maski do rąk, jakieś odżywki do paznokci, olejki i tak dalej. Więc to wszystko piszcie, chętnie sobie tutaj od was coś podpatrzę. Pa, pa! Kochani, teraz druga część, więc jeżeli chcecie, to oglądajcie tą część, jeżeli uważacie, że jest to za mało ambitne, że w ogóle bez sensu to nagrywam, to wyłączcie. To, co mieliście zobaczyć, opinię na ten temat i opinię o tym i moje sposoby na dbanie o dłonie, już znacie. Tutaj pokażę po prostu, jak zrobić te kosmetyki samemu. W ostatnim filmie właśnie nie nagrałam tego, jak robię te kosmetyki i wiele z was prosiło mnie, abym następnym razem to zrobiła, bo jednak chcecie zobaczyć, czy zrobiliście to dobrze, czy wam to wyszło, czy nie, czy jest to trudne, zanim zakupicie. Więc to jest ta część dla osób zainteresowanych. I teraz tutaj akurat będę robiła balsam do przesuszonych dłoni z mleczkiem pszczelim. To wszystko wam przyjdzie w takiej torebce. Ciężko wam to zobaczyć, bo to jest pusta torebka po prostu. W takiej torebce. I w tej torebce mamy, tutaj akurat jest baza kremowa A. Jest mleczko pszczele, mleczko pszczele, ciężko mi się mówi. Mocznik, olej lanolinowy roślinny, czyli lanolina roślinna. Olejek cytrynowy naturalny, kwas mlekowy, dostajecie też nakrętkę, nasadkę do butelki, bo tutaj macie butelkę razem z nasadką, tego będziemy wszystko przykładać, dostajecie też pipetę i mieszadełko. Nie ma w tym zestawie wody hydrolatu, ale to jest napisane na stronie, że to musicie sobie zakupić sami osobno i tak musicie po prostu zrobić. Potrzebne jest 31 gram hydrolatu, więc jeżeli kupicie sobie 50 ml hydrolatu, to wam to spokojnie wystarczy. I w tym hydrolacie trzeba rozpuścić mocznik. Więc ja wam tutaj pokazuję to wszystko tymi domowymi sposobami, bez żadnych słowa mi brakuje, zlewek. I po prostu to mieszamy. Mocznik nie rozpuszcza się jakoś super ekstra w takiej zimnej wodzie, w zimnym hydrolacie, jaki ja mam, ale to się powinno za chwilę udać. Dobra, słuchajcie, mocznik mi się prawie rozpuścił i chciałam wam jeszcze dodać, że jeżeli będziecie rozpuszczali mocznik i zauważycie, że wasza szklanka pojemnik robi się zimne, to nie martwcie się, to jest naprawdę wszystko bardzo normalne. Mocznik tak się zachowuje z wodą, że tworzy po prostu taką zimną mieszaninę, obniża temperaturę. Więc tutaj nie musicie się dziwić. I widzicie, że wszystko jest już rozpuszczone, otwieracie sobie tą bazę A. Ona była tu zabezpieczona, ja sobie to zabezpieczenie już zerwałam. Wow, czekajcie. Otwieram. To wszystko, co jest z wieczka, sobie tutaj przeniosę. Te łopatki są całkiem praktyczne, ale możecie do tego użyć łyżki czystej, po prostu, wiecie, ładnie umytej, najlepiej wysterylizowanej, no najlepiej potraktowanej jakimś alkoholem, bo tutaj przy produkcji kosmetyków pamiętajcie, że bardzo ważna jest higiena. Jeżeli nie chcecie, aby wasze kosmetyki się zakaziły, rozwijały się tam jakieś bakterie, to i blat, tak jak ja tutaj przetarłam sobie takim silnym środkiem odkażającym. Jako że lubię bawić się w robienie sama kosmetyków, to taki środek w domu posiadam. Więc musicie przynajmniej wytrzeć dobrze blat i mieć bardzo czyste ręce i naczynia. Wlewam tą wodę z mocznikiem. I tu mi się wydaje, że to też nie pójdzie. To aż takiej dobrej chłonności wodnej nie ma. I tutaj będzie potrzeba użyć miksera. Ja wam to pokażę oczywiście wszystko zaraz. Tylko najpierw dodam do tego wszystkie składniki. Chyba, że... Znaczy powiem wam tak, może wam się to wymiesza, ale żeby wam się nie zważyło, to użyjcie do tego miksera. Od razu nakleję sobie naklejkę na butelkę.
żeby mieć już to z głowy i Wam pokazać. I tu jest napisane właśnie balsam do przesuszonych dłoni z mleczkiem pszczeli. Macie datę ważności, ale bardzo dobrze, jeżeli zapiszecie sobie na tym datę, kiedy to zrobiliście po prostu. Zawsze na takich kosmetykach naturalnych, własnej roboty, sami powinniście sobie to napisać. Ja wyciągam mikser i zaraz do Was przychodzę. Dobra, słuchajcie, ja już tutaj mikser mam. Jak widzicie, to jest jakiś mikser z Elmera, gdybyście chcieli wiedzieć, czego używam. I tym mikserem po prostu tutaj się to idealnie mieści i to zmiksujecie. Możecie to również zrobić takim spieniaczem do kawy. Musicie według mnie użyć siły mechanicznej, aby ta emulsja była stabilna na długo, żeby Wam się nie rozwarstwiła ani nic, bo możecie to zrobić za pomocą tego patyczka, ale gwarantuję Wam, że po, nie wiem, tygodniu nawet będziecie mieli dwie warstwy, więc lepiej naprawdę użycie tego miksera czy takiego spieniacza do kawy i będzie wszystko ok. Dobra, słuchajcie. Ja już sobie zmiksowałam. Już Wam zaraz powiem, jak to wygląda. Oczywiście wystarczy ten mikser później dobrze umyć i spokojnie możecie go używać dalej w kuchni. Ja tutaj go obteguję. To sobie już masuję na dłonie. Ale ładnie pachnie. W ogóle tak fajnie się wchłania szybko. Super. Także widzicie, tak postaram się Wam pokazać. To jest naprawdę jednorodna tutaj emulsja. Nic się z tym nie dzieje, nie rozwarstwia się, jest bardzo ładna. Także ze spokojem Wam to wyjdzie, obiecuję Wam. Teraz musicie to przełożyć tylko do tego pojemnika. Ja użyję tego lejka, aby tutaj nie narobić bałaganu. Teraz, kochani, przystępujemy do zrobienia tego eliksiru do paznokci z keratyną. Co nam będzie potrzebne? Oczywiście znowu nasza zlewka, to Wam pokażę. Tutaj się grzeje łaźnia wodna, dlatego to ten garnek tu widzicie w pierwszym planie. Tutaj musimy do tej zlewki wlać lanolinę. Będziecie widzieć, jak to będę robić. Teraz do tego musimy dosypać wosk pszczeli, który też dostajemy tutaj z takich granulkach, które też dostajemy. Tutaj akurat wszystko dostajemy, nie musimy nic dokupować, żadnych tam hydrolatów i tak dalej. Sypujemy cały wosk pszczeli. Tutaj mamy jeszcze olej kokosowy. Żeby po prostu wszystkie te oleje trzeba ze sobą połączyć. Psa. Olej kokosowy wjechał. Zawsze całą instrukcję macie też oczywiście na stronie firmy, na stronie produktu. I tutaj jest masło sza jeszcze. Też je sobie wyjmę. To wszystko wstawiam tutaj do łaśni wodnej i rozpuszczam. Gdy już wszystko nam się tutaj połączy, wtedy odstawiamy to. Dobra, tutaj to wszystko, co się roztopiło, przelałam do tego słoiczka. I teraz będę dodawała po kolei. Tutaj mam witaminę B5. No. I to wszystko. I muszę to tylko wymieszać, co nie będzie problemem. I mamy gotowy olejek do skórek czy do paznokci. Więc widzicie, tutaj zrobienie tego olejku jest super łatwe. Łaźnia wodna, tak, nie bójcie się, nie przerażajcie się, wystarczy Wam garnek z ciepłą wodą. Nie róbcie tak, żeby po prostu ona była wrząca, tylko aby parowała, żebyście widzieli, że naprawdę jest ciepła. I to wszystko wtedy ładnie się Wam stopi. Troszeczkę będziecie potrzebowali na to czasu, ale wszystko ze spokojem Wam się ładnie zrobi. Ops, ale pięknie pachnie, ja uwielbiam zapach róży, pewnie to już wiecie, jeżeli mnie oglądacie. Dla mnie jest boskie. Dobra, teraz będę robiła maseczkę i też Wam to pokażę. Dobra, kochani, teraz czas na maskę nawilżającą. Tak jak widzicie, tutaj jest wszystko w tym opakowaniu. Do tej szklanki najpierw dodajemy lanolinę i z tej saszetki tą kosmedię będziemy dodawać. Wszystko jest oczywiście opisane, ale pokazuję Wam, jak to wygląda. Tu obok mam właśnie, wkładam. Już Wam mniej więcej pokazuję, jak to wygląda. Hopsa, nie wiem, czy ostrość tu będzie ok, ale tak tutaj to będzie wszystko na łaźni wodnej sobie siedzieć i się robić. Dobra, słuchajcie, to już zdjęłam z łaźni, ładnie mi się to wszystko wymieszało. Tutaj musimy odmierzyć około 50 ml wody, trochę skurczę przestawię, bo nie będziecie widzieć. O. 50 ml wody albo destylowane, ja tutaj akurat odmierzam hydrolat. Ja już mniej więcej na oko wiem, ile to jest, a nie, to miało być 60, czyli jeszcze trochę.
Dobra, dodaję do tego konserwant. Teraz wkładam to wszystko do łaźni i tu będę rozpuszczać w tej łaźni, którą widzieliście przed chwilą. Ta mi się już rozpuściła. Teraz będziemy wodę dolewać do tego, do tej lanoliny. Okej, słuchajcie. Powstał nam już taki bardzo gęsty krem, jak widzicie. Trochę to pryskało, bo miałam za mały pojemnik, ale ze spokojem sobie dałam radę. Przykład. Chodzi o to, aby to było dobrze wymieszane, bo wam się to rozwarstwi. I ja też... to wygląda ok, ale wiecie, z doświadczenia chemicznego i farmaceutycznego wiem, że teraz to wygląda ok, ale za 5 minut może to wyglądać zupełnie inaczej. Dlatego chcę to bardzo dobrze wymieszać. Ok, i teraz dodajemy całą resztę, czyli mleczko pszczele. I to wszystko musimy bardzo dobrze wymieszać. Wstępnie wymieszam to. O, teraz przy użyciu tego koloru widzicie, jak to nie powinno wyglądać. Jeżeli wychodzi wam coś takiego, to znaczy, że musicie naprawdę użyć miksera, że to wymaga siły mechanicznej. Ja widzę, że tutaj mi się bardzo ładnie to samo zaczyna mieszać, ale mimo wszystko za chwilę użyję mikser po to, aby po prostu mi się to za chwilę, za dzień, dwa nie rozwarstwiło. Ok, więc wyszło coś takiego. Teraz to wystarczy tylko przełożyć do naszego pojemniczka, który mamy tutaj. I wszystko będzie już gotowe. Dajcie znać, czy to było trudne, czy nie. Wydaje mi się, że nie. Wiem, że taki filmik może wam pomóc. Myślę, że wam się spodoba. Dla osób zainteresowanych, jak wygląda właśnie zrobienie tego, myślę, że to się przydało. Jeżeli niektóre osoby uważają, że to jest zbyt mało ambitne, no to proszę bardzo, róbcie sami, ale wiem, że takie filmiki są potrzebne. Wiele z was prosiło, więc o to jest. I proszę, dajcie znać, czy to było trudne, czy nie.